jutro rano szklanka może być nie tylko na drogach, ale też na chodnikach. Stąd prośba o zachowanie ostrożności przez kierowców i pieszych. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek. Oto szczegóły najnowszej prognozy. Trochę słońca przyniósł dziś nam wyżs nad zachodniej Europy. Już w nocy od północnego zachodu zaznaczy się wpływ najpierw ciepłego, a następnie chłodnego frontu atmosferycznego związanego z głębokim niżem z centrum nad Morzem Norweskim, który do jutra przemieści się nad północny Bałtyk. Duża różnica ciśnienia między centralną a północną Europą wywoła bardzo silny i porwisty wiatr, a na Bałtyku sztorm. Z północnego zachodu jutro po południu zacznie napływać ponownie ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie. W nocy chmury szczelnie zakryją niebo, około północy od północnego zachodu zacznie padać śnieg i deszcze ze śniegiem, przechodząc stopniowo w sam deszcz na północy regionu. Wiatr będzie coraz silniejszy, w porywach na wybrzeżu nawet do 70 km na godzinę. Na termometrach od minus 2 do maksymalnie 1-2 stopni na plusie na północy. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1023 hektopaskale i będzie szybko spadać. W czwartek w miarę możliwości lepiej zostać w domu. Rano będzie ślisko, opady deszczu ze śniegiem będą przechodzić w opady deszczu w całym regionie. Pod koniec dnia na północy możliwe będą przejaśnienia. Wiatr będzie nieprzyjemny, dokuczliwy, południowo-zachodni, następnie zachodni, dość silny i silny w porywach do 80 km na godzinę. Na termometrach od 6 do maksymalnie 9 stopni. Ciśnienie nadal będzie spadać. Na Bałtyku sztormi, wysoki stan morza. W nocy wiatr południowo-zachodni osiągać będzie prędkość do 10 stopni w skali Beauforta. Jutro nawet do 11 w 12-stopniowej skali. Wiatr będzie zmieniał kierunek na zachodni. Mimo nie najlepszych wieści życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.